uroczystość ciała i krwi Pańskiej jest streszczeniem całej naszej wiary, najważniejszych jej punktów. Uroczystość dzisiejsza przypomina nam, że nasz Bóg jest między nami, że rzeczywiście jest Emmanuelem, Bogiem z nami. Nie jest obcy, daleki, obojętny, nieczuły. On nie zamyka się w sobie, w swojej wielkości, ale nieustannie przychodzi do naszych zagród. Przedwieczny Syn Ojca, Jezus, przyjął nasze ciało i zamieszkał wśród nas. W całej prostocie złączył się z każdym człowiekiem, jak przypomina ostatni Sobór. Ma nasze ciało, w jego żyłach płynie ludzka krew. To ciało należy do Boga. Ta krew jest prawdziwą krwią wcielonego Boga. Jezus jednak nie tylko stał się człowiekiem, to znaczy przyjął ciało i krew. On je przyjął, aby móc nam siebie ofiarować. Prawdziwie, realnie, całego siebie. W tym darze z siebie podarował nam przede wszystkim swój najcenniejszy skarb, swojego Ojca. Dlatego uroczystość ciała i krwi Pańskiej przypomina nam prawdę o tym, jakim życiem żyje Bóg. W Eucharystii widać nie tylko ciało i krew Jezusa, ale widać także całą Trójcę Świętą. Widać wymianę życia, bycia dla drugiego, które jest treścią życia Trójcy Świętej. Życie prawdziwe to dar z siebie. Im bardziej jesteśmy dojrzali, tym bardziej narasta w nas pragnienie służenia, dawania siebie. Ewangelia przed chwilą czytania przypomina, że Jezus dbał nie tylko o pokarm wieczny, nie tylko dał siebie i swoje ciało, ale dał także ludziom chleb, kiedy go słuchali. Nakarmił ich. To dla nas wielka nauka. Eucharystia zawiera w sobie zawsze odniesienie do życia społecznego, do potrzeb człowieka. Eucharystia jest szkołą społecznej wrażliwości i zaangażowania. Dlatego Kościół od zawsze troszczy się zarówno o liturgię, jak i o działalność charytatywną i wychowawczą. Nie mogło być inaczej i dzisiaj również nie powinno być inaczej. Każdemu, kto celebruje obecność Jezusa w Eucharystii, musi serce na Boga i na drugiego człowieka, szczególnie na tego znajdującego się w potrzebie cierpiącego, otworzyć się. Także dla tego z pozoru innego, obcego. Nie zapominajmy jednak, że świat ludzkich potrzeb nie ogranicza się jedynie do potrzeb materialnych. Ludzi charakteryzuje nie tylko głód chleba, ale i wartości, a nade wszystko często nieuświadamiany głód Boga. W tym duchu, świętując dzisiaj obecność Boga między nami, nie zapominamy o naszych braciach i siostrach, którzy cierpią z powodu wojny. W imię Chrystusa, ofiarującego się za nas, prosimy i apelujemy o pokój na Ukrainie. Niech ustanie zbrodnicza wojna. Niech otworzą się serce tych, którzy nadludzkie życie i prawo do wolności przedkładają krótkowzroczne interesy polityczne i ekonomiczne. Módlmy się także do Boga,
i apelujemy do ludzi o miejsce dla prawdy w życiu społecznym, przypominając, że człowiek nigdy nie może być przedmiotem eksperymentu. Polityków prosimy, aby nie tracili wrażliwości na sprawy religijne i nie szli za propozycjami źle rozumianej sekularyzacji, która zamiast strzec ludzkiego prawa do wiary, staje się próbą wyrugowania jej z życia społecznego. Z głębi serca chciałbym dzisiaj razem z wami zanieść jeszcze jedną modlitwę, wpisującą się w modlitwę samego Jezusa z Wieczernika. Panie, spraw, abyśmy byli jedno. Wszak karmisz nas nie po to, abyśmy ze sobą nawzajem walczyli, ale abyśmy z zachowaniem całego bogactwa różnorodności potrafili się kochać i wspólnie pracować dla jednej sprawy. Karmisz nas, abyśmy kochali Ciebie i siebie, abyśmy Twoją dobroć zanosili do wszystkich, aż po krańce świata. Różnijmy się, ale nigdy nie odmawiajmy sobie sympatii i dialogu. Wszak spożywamy z jednego stołu i pijemy z jednego kielicha. Amen.